A na ten moment mamy pierwszy dzisiaj posiłek, 3 tościki, jajecznica z 5 jajek. Piękna pogoda, piękny śnieg za oknem, podobno zimny jak w dupie Eskimosa. Ale tym się nie przejmujemy, tym się nie martwimy, jemy, ogarniamy się i jedziemy jeszcze przed treningiem po karmę dla metusi, bo już się kończy. Cóż za piękna pogoda, mroźne. Można powiedzieć poranek, ale niestety samochód zaś do odśnieżania. Okay. Tak to można odśnieżyć, że czaskasz drzwiami, a tam spada połowa śniegu. Metusi karma kupiona, teraz jeszcze muszę iść do Action po nowy statyw. Tutaj mają bardzo przyzwoite ceny dla młodych influencerów. Bailando. Szybka akcja. Statyw zakupiony. Proszę bardzo. Mały, poręczny i wdzięczny. No i dobra. Wbijamy na salony. Wbijamy na czerwoną salę trójbojową. Tylko i wyłącznie w Endorfinie Dębica. Zapraszam wszystkich z okolic. Najlepsza strefa trójbojowa na Podkarpaciu. Ogólnie zakupiłem sobie taki psikacz dzisiaj w aptece. To myślałem, że się pożygam, bo był... Jest w sumie tak okropny, że było... Ale coś tam chyba pomaga, bo to gardło tak jak się psiknie, to tak po jakimś czasie tak mniej boli. Ale trzeba to psikać dosyć stosunkowo dużo razy w ciągu dnia, bo od 6 do 10 razy. Trzeba się leczyć, nie można dopuścić do tego, żeby... choroba rozebrała, bo będzie w ogóle patologia. Kurde, nie ma perenów, nie wziąłem się. Ogólnie wychodząc spod sztangi mam takie tragiczne wyobrażenia na temat serii, którą skończyłem, że była płytka, wolna, rozlatana i w ogóle do dupy. Patrząc na filmik, który sobie oglądam tuż po serii, z tamtej tylnej perspektywy, którą wykonywałem ostatnio rozgrzewkowej pierwszą roboczą, ten świat wygląda w miarę ładnie, ale tylko z tamtej pozycji. Kurde, 6 powtórzenia się zasapałem jak stary mops. Jeszcze bolące gardło wcale nie pomaga w takim oddychaniu. No nic, jeszcze 2 serie trzeba zrealizować na tym ciężarze.
No pain, no gain. Bo dwa razy zahaczyłem, ojejku, ale lumbago w głowie. Nie, żartowałem. Wcale nie było ciężkie. Lekkie, przyjemne. Gdyby nie to, że mam rozpisane na 6, to zrobię na 12. Luzik. No i niestety mamy tyle treningu dzisiaj. Tylko dwa główne ćwiczenia zrobione. Uginanie na dwójki i rzymska zostaje przełożone na następny trening. Z racji, że nie zdąży. Nie, spokojnie, nie martwcie się. I trzeba się zbijać do studia, bo już mi zostało tak naprawdę 20 minut do rozpoczęcia pracy. Więc widzicie, że ta decyzja z odejściem była rozsądna. Ogólnie wiecie, z reguły to szybę skrobię się z zewnątrz, nie? Ale u nas w Dębicy to szybę skrobię się wewnątrz samochodu. Ja pierdziu! Normalnie zaraz pojadę tak, bo po prostu no ja pierdykam, nie? Ale zanim jeszcze do domu, to najsampierw mamy paczuszkę do odebrania z impoście. Proszę bardzo. A co to jest, to zaraz się dowiecie, jak tylko dotrę do domu i razem z Anią odpakujemy. Bo to jest nasza wspólna paczka. Dzisiejsza kolacja to jest wszystko, co znalazłem i wszystko, na co mam ochotę. Czyli mamy 4 tosty, mięsko, które zrobiła mama wczoraj na obiad, jeszcze zostało. Do tego owsianka. Jest to tak naprawdę mój drugi dzisiejszy posiłek. Jest to mój posiłek potreningowy, jest to mój obiad, jest to moja kolacja. Paczuszka, która przyszła do nas od Kasi, na której ostatnio byliśmy. U której ostatnio byliśmy na sesji świątecznej. A Kasia powiedziała, że ogólnie że tu są dwa. Jedno dla nas, a drugie dla naszego dziecka. Tylko nie wiem, jakiego. To chyba dla tego dziecka. Jeśli chcecie dobrze wyjść na zdjęciach, mimo że nie wyglądacie dobrze. To polecamy właśnie odezwać się do Kasi i wtedy przyjdą wam takie piękne zdjęcia. Ogólnie chciałem powiedzieć, że są piękne. Polecamy z całego serca. Witam was z mroźnej krainy, gdzie dzisiaj rano było minus 20 stopni. Poważnie, minus 20, jak szedłem dzisiaj rano do studia. To normalnie czułem, jak mi szpiki w nosie zamarzły. I nie było to zbyt fajne, ale na szczęście idę do endorfiny. Miałem 3 godzinki, zrobię swój trening i wracam do studia na 13 do 22.30. Tak więc taki dzień, że tak powiem, bez opierdzielania. Wkraczamy dzisiaj na ostatni trening z tamtego jeszcze tygodnia. Mamy dzisiaj do zrealizowania spot press, dipy, czyli ogólnie górę.
Jak widzicie, dzisiejsze Spoto Press w 6 seriach po 6 powtórzeń z ciężarem 112,5 kg poszło całkiem nieźle. Dlatego też przechodzę sobie na dalszą część treningu. Mamy tutaj dipy w 4 seriach po 8 powtórzeń z 40 kg. W tamtym tygodniu było to 40 kg w 4 seriach po 6 powtórzeń. Dlatego dzisiaj dodałem tylko 2 powtórzenia, nie zwiększyłem ciężaru, dlatego też jakby finalnie objętość na tym ćwiczeniu będzie większa niż tydzień temu, ale ciężar nie będzie zwiększany. To też jest profilaktyczne zabezpieczenie tak naprawdę moich łokci przed jakimiś mocnymi przeciążeniami. Nie jest to okres, gdzie jeszcze bardzo dużo dźwigam. Chcę też dać trochę jakby takiego okresu luźniejszego pod względem klamotu dla organizmu. Stąd też jakby taka manipulacja tutaj teraz obciążeniem, że co drugi tydzień dokładam 5 kg i na zmianę dokładam raz 5 kg, raz dokładam 2 powtórzenia. Za tydzień będę robił 45 kg w 4 seriach po 6 powtórzeń. Za 2 tygodnie będę robił ten sam ciężar po 8 powtórzeń. No i opuszczamy endorfinę. Mamy jak zawsze mało czasu, dużo roboty. Lecimy szybciutko do domu z buta oczywiście wyprowadzić metusię, bo od rana nie była. A już mamy prawie godzinę 12, a później Ania dopiero wraca o 19 z uczelni. Ja o 22.30 dopiero kończę pracę dzisiaj teoretycznie, o ile mi nikt nie odwoła. A metusia, siusiu i kupę musi zrobić, jakby nie było. Ha! Dzień dobry! Metka! Tak, inny spacerek. Szybkie parę minut na żonę. Mamy dopiero godzinę w 8:30, a ja już wyszedłem ze studia, co oznacza, że 2 treningi mi przepadły, bo ludzie nie dotarli. Tak więc kończę 2 godziny wcześniej, patrząc przez pryzmat, że miałem kończyć 22:30, a kończę 20:30, to jest mega, kurde, fajnie. Ale jest pizgawica konkretna. Dzisiaj rano, z tego co ludzie mówili, to było minus 20 u nas w Dębicy, a teraz jak jechali, to było jakieś minus 14, minus 15, jakoś tak. Więc no, powiem wam, że jest całkiem fajnie. My mamy 21, 17 tysięcy kroków. Zabieram się za kolację. Dzisiaj 3 serki wiejskie, do tego bułeczka. Szczerze powiedziawszy, nie mam ochoty na nic więcej. Aczkolwiek zobaczymy, jak to zaraz wyjdzie, jak to zjem i będę stwierdzał, że jestem dalej głodny, to może coś jeszcze sobie dojem. Ale póki co to wszystko. Do zobaczenia jutro. Najlepsza pasta orzechowa, czy tam masło orzechowe, zwał jak zwał, jakie kiedykolwiek, gdziekolwiek jadłem. Jest genialne. A jeśli nie macie gdzie takiego masła kupić, to odezwijcie się na Privia, wam powiem, gdzie ja dostaję takie masło. I nawet w przystępnej cenie, jak na takie wielkie opakowanie, zawsze do owsianki, to jest po prostu must have. I ono wtedy jest wybitnie, fenomenalnie przepyszne. Paneczkę na treningu, a ja wykorzystuję jeszcze chwilę przed pracą. Śniadanko, kawka, ciężula, metusia. Wróciłem na chatę i co? I jerbanko! Do tego siemanko!
Mamy prawie godzinę 13, wróciłem do domu. Robię sobie właśnie świeży obiad. W końcu zjem ciepły ryż z kurczakiem bez odgrzewania, bez pudełka. Mamy 3 godziny przerwy i wracamy na 16 do endorfiny. Do 21 dzisiaj dyżur, dzisiaj dzień bez treningowy. Tak więc odpoczywamy, regenerujemy się przed jutrzejszym treningiem. Jutro mamy ciężkie, w sumie nawet nie ciężkie, w sumie treningi nie są ciężkie. Jutro mamy ciągi przyjemne, takie jak lubię, z deficytu, sumo, poezja. Już się nie mogę doczekać. Oczywiście wierny towarzysz mego życia. Mamy drugi posiłek na dzisiaj. 150 gram ryżu, 300 kurczaka. No i patrzcie, moi drodzy, prosty tip. Idę dzisiaj na 16 do pracy i w sumie zjadłem godzinę temu posiłek. Nie jestem zbytnio głodny, ale w pracy też nie będę miał czasu na to, żeby zjeść normalny posiłek stały. Więc co w takim przypadku sobie robię? Pierwsza sprawa, zalewam yerbę. Jak już mamy zalaną yerbę, wyciągamy sobie jakiś shaker. Powiedzmy, że ten może być. Kwestia banalnie prosta. Bierzemy shaker. Bierzemy wagę i teraz macie do wyboru. Albo robicie sobie na bazie kefiru, maślanki, jogurtu, naturalnego mleka, ewentualnie wody. Wlewacie sobie, powiedzmy, ja sobie wleję 200-200 ml, bo mi wolno. A co? Do tego wsypujecie sobie płatki owsiane. W moim przypadku będzie to 50 gram. Hop, mamy 50 gram płatków owsianych. Do tego białeczko smaku białej czekolady, moje ulubione. Tutaj ja sobie wsypnę 40 gram, czyli będzie 96. O, mamy 40 gram białka. Masło orzechowe, które Wam już pokazywałem. Damy go sobie takie 30 gram. I do tego teoretycznie rzecz biorąc, możecie sobie dorzucić banana, borówki, maliny, jakie owoce lubicie. Tylko pamiętajcie, że każdy owoc też posiada kalorie. I im więcej tego wszystkiego napakujecie do środka, tym bardziej ten wasz shake będzie miał wyższą podaż kaloryczną. Tak więc nie polecam przesadzać z tymi wszystkimi owocami i dodatkami, jeśli jesteś osobą, która jest na redukcji. Jeśli jesteś osobą, która robi shake'a z takiego powodu, że nie może przejeść kalorii albo nie ma czasu, a musi zjeść stosunkowo dużo kalorii, jak najbardziej możesz szaleć z dodatkami, dawać sobie co chcesz, ile chcesz. Łapiemy za blender i blendujemy wszystko. O. I macie gotowe danie, które tak naprawdę spożyjecie w 30 sekund. Świetne rozwiązanie dla ludzi, którzy na przykład idą do pracy i nie mogą po prostu między jakimiś spotkaniami zjeść posiłku, który zajmie mu 5, 7, 10 minut do zjedzenia. Więc łapie szejka, wypija stosunkowo fajną ilość zdrowych, tak naprawdę pełnowartościowych kalorii i jest po sprawie. Albo jeśli na przykład kończysz pracę o 15 i o 16:30 masz trening, no to wypijasz takiego szejka od razu po pracy i za godzinkę czy półtora wchodzisz na trening i nie masz efektu ciężkości na żołądku podczas aktywności, prawda? Więc to też jest bardzo fajne. Fajnie się sprawdza jako przedtreningowy posiłek, czy to nawet jak trenujesz z samego rana, wypijesz takiego szejka, no i nie będzie Ci ciężko na treningu, więc łapcie prostego, szybkiego tipa, korzystajcie, pijcie i bądźcie silni. No i cyku pyku, mamy 21, 21 tysięcy kroków dzisiaj. Kolacja, a mianowicie 150 gram ryżu, pomidorek, 300 kury, to co było przygotowane wcześniej. Jem sobie na kolację. Metusia leży, Aneczka leży, posiłek idzie, zaraz telewizor będzie odpalany, YouTube będzie grany, opa, zasiadamy, jemy. I kończymy dzisiejszy środowy dzień. Do zobaczenia jutro, do zobaczenia w czwartek, w dniu treningowym. No i witam, dzień dobry, klasyczne śniadanko, 3 tosty, 5 jajek, pomidorek, kawka. Zaczynamy ten piękny dzień, godzina 5:56.
Tu macie łatwy, szybki tip, jak zapomnicie piłeczki do masowania stopy, to rzucacie sobie po prostu sztangę fitnessową czy jakąkolwiek inną i nią też również możecie sobie ładnie wymasować stopę. Nie jest to takie komfortowe jak piłką, ale też przynosi taki skutek, jaki chcemy. Jak widzicie, na załączonym obrazku mamy rozgrzewkę przedtreningową, jakieś tam wygibasy, naciągnięcia, rozciągnięcia, trochę pracy w ruchu, trochę pracy w statyce. Była jeszcze robiona pozycja do żabki, której nie nagrałem, bo zazwyczaj często ją nagrywam, więc tutaj już dzisiaj nie wrzucałem. Do tego mamy parę ruchów dynamicznych, do tego mamy oczywiście kozak squaty, które muszę wykonywać, choć nie chcę, przed każdym treningiem dołu. Zalecenia od trenera są, trzeba je wykonywać. Nie ma to tamto. W dalszej części lecimy jeszcze troszeczkę aktywacji brzucha. Do tej akurat dzisiaj taka imitacja deadbaga z gumą trzymaną w rękach. Bardzo fajna alternatywa. Polecam spróbować sobie. Pamiętajcie, żeby te ręce trzymać stosunkowo szeroko i pamiętajcie o tym, że ta guma ma was ciągnąć, a nie, że ona tylko i wyłącznie gdzieś tam jest, bo jest, nie? No i przechodzimy sobie do serii wstępnej, rozgrzewkowej. Pierwsza seria na oczywiście 70 kg. I lecimy co raz to wyżej do dzisiejszego docelowego ciężaru. Pamiętajcie, lamusy, że po sobie się sprząta, a kto nie sprząta, ten frajer. W takich momentach nawet wejście po schodach już się robi z deka niekomfortowe. Ja jeszcze mieszkamy na 4. piętrze, więc po treningu nóg jest to idealne do picia. I mamy yerba. Dzisiaj na bogato 200 gram ryżu, 300 kurczaka, papryczka. Posiłek drugi, posiłek potreningowy. Ktoś podkarmia psa na boku. No i witam was z powrotem. 20 godzina już minęła. Dzisiaj na liczniku 17 tysięcy kroków. Mamy tutaj wyborny, piękny posiłek i nie jest to owsianka. Jest to przepis, który mam od mojego dobrego przyjaciela. Przepis, który przywędrował do mnie aż z Tychów. O nazwie Magulon. Jest to piękny, wytrawny posiłek, który mieści w sobie same super wartości odżywcze. Jest to pyszne, jest to sycące, a mianowicie mamy tutaj cały jogurt naturalny typu Skyr. Mamy tutaj 100 gram ryżu, mamy tutaj 30 gram odżywki białkowej. No i jako dodatki mam dzisiaj jabłuszko i masło orzechowe, sezamowe oczywiście. I taki posiłek spożywam sobie dziś jako trzeci i jeszcze na koniec jako czwarty posiłek. W dniu dzisiejszym będą 3 serki wiejskie i do tego wafle ryżowe jako całą paczkę.
i będziemy mieć cały ładny dzionek zamknięty. A przepraszam bardzo, jeszcze kurczaczek do tego będzie. 300 gram kurczaka jeszcze sobie wsunę do tego. Więc dzień zakończę sobie picobello pod względem spożytego białka. Dzisiaj czwartkowy dzień. Jak widzieliście, trochę kroków nabitych. Trening ciągów dołu zrobiony. Tak więc należy się troszeczkę tego jedzenia jak cubuda. Nie obrażając Metusia oczywiście. No i 20 minut później w sumie stwierdzam, że nie ma na co czekać. Wlatuje kurczaczek, wlatuje paczka wafli, a serki jeszcze w lodówce czekają. Trzy słowa do kamery poproszę. Proszę powiedzieć, jak się pani czuje? Jak pani minął dzisiejszy dzień? Czy... Przy piątkowym poranku 88.3, czyli waga stoi w miejscu. Czyli prawdopodobnie będzie trzeba troszkę kalorii podbić. Mamy już w sumie godzinę 9.50, to nie takie rano, dla mnie to rano. Wychodzimy z endorfiny, jestem już po dwóch godzinach spędzonych w pracy, miałem trening, zajęcia grupowe. Teraz zabieram Was, moi drodzy kochani widzowie, na zakupy. Zobaczycie, co zazwyczaj kupuje Chmura w Lidlu. Bananki, ja jem mniej bananów, ale Ania często lubi do owsianki dodawać, więc kupujemy. Ja czasami też tam gdzieś tam podjem jednego, dwa. Coś, co ostatnimi czasy schodził u nas najwięcej, czyli jabłuszka. Z reguły kupujemy te Golden Delicious, te zielone jabłka, bo one fajnie pasują z masłem orzechowym. Fajne połączenie kwaśności i słodkiego. Ale ostatnimi czasy jakieś takie średnie się zrobiły, więc jakieś inne jabłuszka kupimy. Albo może pół na pół, o, to będzie dobre rozwiązanie. Chleb tostowy, pełnoziarnisty. Dwie paczki, bo ostatnimi czasy stosunkowo dużo chleba tostowego schodzi. No i oczywiście wafle ryżowe. Cztery paczki się przydadzą. Przyprawa do kurczaka, którą ostatnimi czasy używam namiętnie i w sumie już od dłuższego czasu, chyba z rok chyba już używam. Trzy papryki, zwykłe pomidorki liściowe i jest trzy ogóreczki takie, żeby dla odmiany mieć co rzucić. Ostatnio mam fazę na te bajgierki, chodzą jak złoto, tak więc też weźmiemy. Ostatnio w tym tygodniu cały czas za mną chodzą jakieś słodkie rzeczy, tak więc weźmiemy sobie dwie paczki delicji, a żeby było jak to dobicie gdzieś tam węgli też koło posiłkowo i no dobra, i wezmę jeszcze jeżyki kokosowe. Jeszcze ser żółty, a ostatnio kupujemy taki serek żółty do tostów. Wezmę dwie, dobra, wezmę trzy paczki, bo ten tost faktycznie idzie trochę więcej, więc pewnie zaraz zejdzie. Moje serki wiejskie, które też stosunkowo namiętnie jadam. 4, 6, 8, 9. Dlaczego 9? Bo jest zawsze po 3. No i oczywiście najważniejsza rzecz, kurczaczek. Zawsze zabieram kurczaka takiego ponad kilo, coś takiego. Zabieram sobie kilo 100, jak go odkroję te odpady, to mam akurat kilo. Mamy do 17 za 5 dni, czyli wezmę z 3 paczki. Ten filet też musi być w miarę ładny, żeby też nie było jakby dużo tych odpadów. 3 paczuszki fileta lądują. Dla Ani do owsianki też je zabiorę. 3, 900. Do moich owsianek też będzie skyr. 4, 6, 8. Kuleczko kawy. W sumie wezmę sobie coś takiego do owsianki, też będzie fajnym dodatkiem. Weźmiemy sobie na próbę taką granolę. Oczywiście nieodłączna część mojego życia, ryż. Ale dziś mam ochotę na spaghetti, więc będzie wyjątkowo makaron. I weźmiemy sobie takie mięso mielone, może mało zdrowe, ale sos gorący. I mamy 280 zł. Parę rzeczy kupionych. Powiedzmy, że na tydzień wystarczy. Zakupy rozpakowane, mięsko wrzucam już na patelnię, wodę nastawiłem na makaron. Zabieramy się za przyrządzenie spaghetti. Tak, dobrze słyszycie, dzisiaj nie będzie ryżu z kurczakiem, dzisiaj będzie spaghetti dla odmiany. Taka burżuazja, finezja kulinarna z mojej strony dziś. Cyku pyku, nalewam cały sosik na patelnię. No
I tu już mi się woda zaczyna gotować. Makaron. Normalnie spaki prosto do gara i tyle. Będę go gotował teraz 7 minut, tak żeby on taki był w miarę al dente, ale czy tam al dente? A w międzyczasie yerbanko, czekanko. Nawet z tej okazji wyciągnąłem świąteczny talerz, zastawę, którą już nie używamy na co dzień, żeby pokazać wam, jak to jest wielkie wydarzenie, że ja dzisiaj jem spaghetti, a nie ryż z kurczakiem. Moi drodzy, mamy tutaj połowę porcji. Cała porcja ogólnie z całego makaronu, całego mięsa i całego sosu wyszło nam 2900 kalorii niecałe. Tak więc ja sobie to dzielę na pół. Tu jest pierwsza połowa porcji. Drugą porcję połowy wrzuciłem na patelnię. Wymieszałem sobie makaron już tam z tym sosem i mięsem, żeby się nie posklejały tak bardzo. Będę go miał jako trzeci posiłek. Wtedy sobie tylko podgrzeję wszystko razem na patelni. Będę miał ciepłe danie. Tak więc drugi posiłek. Powiedzmy, tutaj będzie te 1300, nie? Nawet 1400 kalorii. Nie? Do tego jerbka, do tego metusia i coś tam sobie włączymy. Ale to jest jeszcze nic. Podjąłem ostatnio bardzo ciężką dla mnie decyzję. Nie było to łatwe, ale podjąłem ją jako dorosły, świadomy człowiek. I na sprzedaż wędruje coś, co jest dla mnie moim małym skarbem, spełnieniem mojego marzenia. Ale no cóż. Czasem tak trzeba postąpić i na sprzedaż wędruje mój kask na motocykl, który kupiłem sobie, no nie wiem ile to waga, dwa albo trzy lata temu, chyba dwa. I jak go zobaczyłem pierwszy raz, to się tak zakochałem, że po prostu musiałem wszystko zrobić, żeby go kupić i go kupiłem. No, fest mi się podobał, znaczy dalej mi się podobał, uważam, że to jest jeden z piękniejszych kasków sportowych, jakie są obecnie na rynku. Sami zobaczcie, no przemega piękne takie. Tu ma jeszcze wstawki takie małe, emotki. Ogólnie kolorystyka po prostu fenomenalna i ten napis na z tyłu Lakmi. No. Przepiękny. No ale z racji, iż sprzedałem motor bodajże we wrześniu tamtego roku, no w tamtym roku, tak powiedzmy, to po prostu ten kask nie jest już mi tak naprawdę potrzebny, a trzymając go w pudełku cały czas traci na wartości, no i w sumie się kurzy, no i po co mi on tak naprawdę, nie wiem kiedy kupię sobie znowu motor, przepraszam, motocykl, więc kurczę, no chcąc rozwijać dalej kanał, mam parę pomysłów do tego, co by mi się bardziej przydało obecnie niż kask na motocykl, którego nie mam. A te pieniądze mogę jakby lepiej, że tak powiem, zainwestować i kupić coś, co mi się będzie przydawało w dniu codziennym, a nie leżało w pudełku i się kurzyło. Muszę zrobić zdjęcia i muszę go wystawić. Trochę mnie to boli, ale z drugiej strony się cieszę. Czyli to jest tak, niby bym chciał go sprzedać, ale z drugiej strony bym go nie chciał sprzedać, bym go chciał mieć, ale z drugiej strony pieniądze też bym chciał mieć. I to wiecie, jest taka sytuacja typu ciul. Ale cóż, jak trzeba, to trzeba. No i mamy to, drodzy kochani widzowie, ostatnia godzina w studiu minęła. Koniec pewnej przygody, można to nazwać przygodą, bo tak naprawdę długo to nie trwało, zaledwie, można powiedzieć, niecałe 2 miesiące, jakoś tak. Tak więc nie żałuję, zobaczyłem, przeżyłem, pewne doświadczenia jakby zebrałem, pewne znajomości bardzo fajne też zawiązałem. Jak najbardziej przygoda na plus, dlatego też i was zachęcam do tego, że jak nadarzy wam się jakakolwiek okazja, żeby cokolwiek spróbować, spróbujcie, zawsze warto. Prawdopodobnie zawsze coś z tego wyciągniecie, nawet i te złe, niedobre doświadczenia w przyszłości będą w jakimkolwiek stopniu wam pomocne. Ja troszeczkę też się dowiedziałem, nauczyłem. Człowiek całe życie się uczy, a głupim umiera, więc nie warto marnować czasu na zastanawianie się. Trzeba działać. Czuję się na pewno lżej, bo już zeszło ze mnie takie ciśnienie nadmiaru obowiązków.
Już teraz wiem, że od przyszłego tygodnia mogę się maksymalnie skupić na swoich treningach. Już wiem, że człowiek, mimo że biedniejszy, to szczęśliwszy. Zmykam endorfiny na jeszcze 2 godziny i wracam do domu. Powiem wam, że taki mróz, zimno, pizga, zimnym, ciemno. To jak tak pomyślałem sobie o tym spaghetti, takim ciepłym z patelni, to aż mi się miło zrobiło na duszy. Zagrzałem i teraz... Wyborna. Jutro sobota, drodzy widzowie, jedziemy do Sanoka. Jutro będziemy obgadywać z Patrykiem na treningu szczegóły dotyczące mojego przygotowania do XPC Pro. Zobaczymy, co Patryk powie na moje wyciskanie. W międzyczasie, jeszcze wcześniej, będzie wizyta u nieoficjalnego prezesa Sanoka, u człowieka, który zna wszystkich i wszyscy go znają, u Marcina S. Solarza, zwanego też potocznie Sola. Kto był w Sanoku, kto mieszka w Sanoku albo w okolicach, z pewnością zna tą personę, a na pewno jeśli jest osobą, która ćwiczy i kiedykolwiek kupowała jakiekolwiek odżywki u niego w sklepie. Ogólnie mogę wam już na dzień dzisiejszy polecić sklep u Sola, Vitamin Shop w Sanoku na ulicy Chopina. Mega profesjonalna obsługa, fajne ceny, super asortyment i no powiem wam, gość nie leci w ciula, sprzeda wam to, co potrzebujecie tak naprawdę, nie ciśnie różne pierdoły. I mianowicie tam dostaniecie to fenomenalne, najlepsze na świecie masło orzechowe, zwykłe, sezamowe albo z czekoladą, które widzieliście wcześniej. No i końcowe makro dzisiejszego dnia też wyszło. Całkiem powiem wam przyzwoite. I rozpoczynamy sobotni poranek takim oto pięknym posiłkiem. Mamy tutaj 5 jajek, 2 bajgielki z warzywami, z serkiem i szyneczką. Powoli jemy, ogarniamy się i za chwilkę ruszamy w trasę. No i nagły zwrot akcji. O, chmura, ma kapcia. Całe szczęście, że Ania ma drugi samochód, to przynajmniej pojedziemy jej autem. Szybka przerwa na napojenie Leona i lecimy dalej. No i jesteśmy. Pamiętajcie, najlepszy sklep w Sanoku i okolicach. Tylko i wyłącznie tutaj. Prawdziwe zakupy. Zakupy zrobione, sprawy załatwione. Teraz weszliśmy jeszcze do Lidla. Musimy kupić jakieś munchies. Mamy jeszcze godzinkę do treningu. A więc drugi posiłek pasuje zjeść, żeby się dobrze trenowało. Coś lekko kalorycznego, ale nie żeby się działo na brzuszku. Mamy 2 jogurty pitna, pół paczki bułeczek maślanych sobie zjem, tak żeby na treningu się nie pożygać. Do tego kawka w maku. Pół godzinki, godzinkę poczekamy na Patryka, jak będzie jechał, to zbierzemy się i ruszamy na trening. No i dobra, no jesteśmy i wchodzimy. Szłownia. Be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game. Zaczynamy z Photopress. Dzisiaj docelowo 115, 6x6. Mam się dobrą partię treningową. Mały chudy byk. Past.
I just wanna be iconic, sipping on a gin and tonic. Got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want it, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally Jak, Patryku, lekkie, ciężkie? W sumie to wiecie co? Faktycznie, może trochę nieźle dzisiaj wyglądam, ale zaraz coś na to zaradzimy. Bardzo pora jest dobra. Ładnie. Patryk, ty jakiś zakład przegrałeś, czy co? Tak jest, mordeczki. Jakby wam kiedyś wypadło wesele za pół godziny, albo szlibyście na randkę z Tindera, odezwijcie się do chłopaka, tutaj macie jego Instagrama, on przyjedzie i was opierdoli. No nie. Nawet i na siłowni między serialami. Nie ma problemu z nic. A na plecach też czyżesz? Dziękuję bardzo. Można wracać na bicepsie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jakbyście szukali firmy sprzątającej, też udzielamy takich serwisów. Tylko nie dzwońcie zbyt często. I trening mamy zakończony. Łapa zrobiona. Pokaż. Dobrze, że jest oddalony. Wyszło, jaka jest różnica, jaką ma dużo, moja mało. Trening skończony. Patryk w miarę zadowolony. Nie wstawaj, bo będę korzystnie wyglądał przy tobie. Dobra, ale nie musisz klękać, wstań. Łeb ogolony, więc można zwijać na jakąś szamkę dzisiaj w doborowym towarzystwie Patryka i moich przyjaciół, więc miło, też trzeba spędzić troszeczkę czasu. Pozdrawiamy i do zobaczenia. No i potreningowa szamka, burger wołowy, fryteczki, oczywiście piwko 0%. I takim oto sposobem dobiegliśmy do końca odcinka. Dziękuję wam bardzo za wytrwałość, dziękuję wam, że byliście ze mną do końca. Ja wcinam jeszcze sobie montę na sam koniec, na zakończenie. Was zachęcam oczywiście do zostawienia subskrypcji, dzwoneczka, lajka, zostawienia komentarza, jakiegoś znaku po sobie dla podbicia zasięgów. Pamiętajcie, że im więcej będzie się na tym koncie działo, tym będę tak naprawdę bardziej z tego wszystkiego zadowolony, dumny. Jeśli macie jakieś pytania, jeśli byście chcieli zobaczyć coś konkretnego, dawajcie o tym znać w komentarzu. A że tak powiem, na wszystkie komentarze, na wszystkie prośby, jeśli będę tylko i wyłącznie w miarę możliwości, to odpowiem i spełnię wasze, że tak powiem, prośby. Na tą chwilę dziękuję bardzo. Zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień. Tak więc zostawcie dzwoneczek, żeby nie przegapić tego wszystkiego. Dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia.